Dzień dobry, witamy w Muzeum Okręgowym w Koninie. Ja mam na imię Dagmara i w dniu dzisiejszym chcę Państwu przybliżyć troszeczkę historię naszego słonia leśnego. Jeżeli Państwo wejdą do naszego muzeum, do Spichlerza, to tak na dobrą sprawę zobaczą to, co teraz widać na naszej prezentacji, czyli fragment nóg słonia leśnego. A jeżeli wejdą Państwo na pierwsze piętro, no to mamy już praktycznie całość słonia. Skąd tak naprawdę słoń wziął się u nas, no raz, że w muzeum, a dwa, tak naprawdę na tym terenie. W 1984 roku podczas pracy na kopalni KWB Konin, dokładnie na odkrywce Jóźwin, znaleziono szczątki słonia leśnego. Na początku nie wiedziano, że to jest słoń leśny, myślano, że to jest bardzo dużych rozmiarów mamut, ale po przewiezieniu kości do Polskiej Akademii Nauk do Warszawy, po oznaczeniu ich przez doktora Gwidona Jakubowskiego okazało się, że mamy kości bardzo dużego słonia leśnego, gdyż on miał prawie 4 metry wysokości, a szacuje się, że jego waga mogła dochodzić nawet do 10 ton. Był to dosyć duży egzemplarz i też dosyć wiekowy, ponieważ określono jego wiek na około 50 lat. One tutaj żyły w czasach, które były określane interglacjałami, czyli pomiędzy jednym zlodowaceniem a drugim. One tak naprawdę pojawiły się dosyć dawno, gdyż prawie 780 tysięcy lat temu, a ostatnie, te najmniejsze gatunki wyginęły około 4000 lat temu. To były gatunki dosyć mocno skarłowaciałe. Słoń, którego znaleziono na odkrywce Jóźwin, żył na naszym terenie około 100 tysięcy lat temu. Zasiedlał on praktycznie całą Europę, łącznie z fragmentem Wysp Brytyjskich. Nie zasiedlał tylko tych najbardziej na północ wysuniętych terenów europejskich, czyli obecnej Skandynawii. Zresztą, tak jak widać tutaj na tej mapce, te czarne zaznaczone punkty to są stanowiska, gdzie znaleziono szczątki słonia leśnego. Zarówno całe szkielety, chociaż to jest dosyć duża rzadkość, przeważnie znajdywane są zęby lub fragmenty szkieletu. Słoń też ten często jest określany jako tak zwany słoń prostociosowy ze względu na to, że posiada bardzo proste ciosy. I tutaj taka mała dygresja, ponieważ bardzo wiele osób mówi, że słoń posiada kły. Nie, słoń kłów nie posiada. To, co wyrasta z jego czaszki, te właśnie ciosy, to są przekształcone siekacze, czyli tak naprawdę są to, no u nas to byśmy powiedzieli, że to są nasze jedynki. Tutaj też mają Państwo planszę, która przedstawia wielkość, jak wyglądał ten słoń leśny, ten pleistoceński słoń leśny oraz ten najmniejszy słoń leśny, który żyje obecnie. Obecnie w Afryce żyje słoń leśny, jest to no, nie potomek, bo tak byśmy, tak nie możemy powiedzieć, ale jest to no, daleki kuzyn właśnie pleistoceńskiego słonia leśnego. Jego kuzynem jest właśnie słoń afrykański, ale leśny. To są słonie w tej chwili bardzo małe, one mają raptem metr, metr 10 wysokości. Naszego słonia leśnego znaleziono tak około 13 metrów pod powierzchnią gruntu w momencie, gdy koparka nadkładowa, ten nadkład zdzierała. Tutaj no, łycha bardzo mocno uszkodziła niestety czaszkę, ale w tym momencie tak naprawdę szczęście w nieszczęściu było to, że właśnie wjechała w czaszkę, a nie w te kości bardziej takie kruche. Praktycznie udało się wydobyć cały szkielet i możemy się poszczycić tak naprawdę najbardziej kompletnym szkieletem, jeżeli chodzi o teren naszego kraju, jak i również teren Europy, ponieważ całe szkielety były znajdywane zarówno we Włoszech, jak i też bodajże w Niemczech. Słoń po prostu no, zginął dosyć tragicznie. Mówiąc tak najprościej, utopił się w bagnie i dzięki temu, że on do tego bagna wpadł, to bagno go wciągnęło. Praktycznie szkielet został zachowany w całości. Całkiem niedawno znaleziono, najprawdopodobniej są to szczątki słonia leśnego, podczas kopania stacji metra. Zarówno stacja Zacisza, jak i stacja Płocka będą najprawdopodobniej mogły się pochwalić, że znalezione kości są to kości słonia leśnego, ponieważ są to nieduże fragmenty i tak na dobrą sprawę w porównaniu z kośćmi mamuta one są bardzo do siebie podobne. Tutaj trwają badania, ale jeżeli ktoś pojedzie do Warszawy i będzie akurat wysiadał na stacji Płocka, to będzie mógł zobaczyć taki rodzaj, no może nie muralu, tylko informacji, że tam właśnie znaleziono kości słonia leśnego oraz ich wydrukowane repliki można zobaczyć leżące w podłodze.